Tak. No okej. Okay. Widzimy się za godzinkę. Na razie. Siema, tutaj Blacha z Blaszastych Stworków. Dzisiaj wjeżdżamy na hodowlę Desert Paradise. Zapraszam. Widzimy się już na hodowli Desert Paradise z właścicielem Konradem. Siemaneczko, witam serdecznie. Po raz drugi, więc pytania będą trochę inne niż standardowe. Więc Konradzie, skąd zamiłowanie do jaszczurek pustynnych? Ogólnie... Najbardziej co mnie zafascynowało w sumie u tych jaszczurek, to głównie ich prostota. Jest to, są to dość specyficzne gatunki o specyficznych wymaganiach, które nie byle kto nie jest w stanie teoretycznie im otworzyć, aczkolwiek przy odpowiednich chęciach wszystko jest możliwe. Sama w sobie prostota zarówno obsługi, jak i pracy z tymi gatunkami przynosi bardzo dużo przyjemności hodowcy. Również urzekłem je. Nie można tutaj co ukrywać. Naturalne zachowanie głównie kolarisów, zarówno jak i czakwel oraz ich ubarwienie. Trzeba przyznać, że przez jedno i drugie potrafią wykraść serduszko niejednego terrarysty. Głównie jesteś znany z hodowli kolarisów. Masz jako jeden z niewielu w Polsce różne lokalizacje, odmiany lokalizacyjne tych jaszczurek. Powiedz mi, czy jest akceptowalne wśród hodowców łączenie innych lokalizacji w celu uzyskania innej barwy, innego odcienia u tych gatunków, czy raczej liczy się czystość ogólnie lokalizacyjna? Ogólnie wśród hodowców kolarisów pomimo wszystko jest utarty szlak, że staramy się jak najbardziej dobierać czystość lokalizacyjną, czyli dobierać tak osobniki, aby były jak najmniejsze szanse na wytworzenie miksu. Wiadomo, że niestety w Europie z początku lat, gdy były te świeże importy 2000 do 2010, zbytnio ludzie ani nie mieli pojęcia, co kupują. Dla większości ludzi, hodowców, kolaris to był po prostu kolaris. Przez to mamy dosyć, brzydko mówiąc, burdel w genetyce europejskiej, aczkolwiek zaczyna to się zmieniać, idzie to w coraz lepszym kierunku. W przeciągu ostatnich 2-3 lat przybyło do nas sporo jaszczurek, do nas mówię o części europejskiej, sporo jaszczurek ze Stanów Zjednoczonych, gdzie tam zarówno były jeszcze, póki to było legalne, świeże importy, odłowy przeprowadzane w konkretnych lokalizacjach, gdzie powiedzmy te Bailey to są czyste Bailey. Z Oklahomy są konkretne Aquaflamy, z Nowego Meksyku, no to wiadomo, New Mexico. I dzięki współpracy, możliwości internetu oraz kontaktów i współpracy z hodowcami ze Stanów Zjednoczonych coraz lepiej idzie nam w Europie, powiedzmy, utrzymanie tych czystych lokalizacji. Ale nie powiem, że nie zdarzają się miksy oraz celowe, jakby to uznajmy, miksowanie konkretnych poszczególnych lokalizacji, ponieważ nie można ukryć tego, że mamy tak olbrzymią różnorodność barw naturalnych lokalizacji, ponieważ pomimo wszystko one się między sobą również mieszały i na sposobem doboru naturalnego oraz dostosowania się do konkretnych warunków, jakie zapewniała konkretny teren występowania, te jaszczurki się adaptowały i przemieniały, tak więc miksy nie szkodzą, jeżeli to się robi odpowiednio z głową i w momencie, gdy dopuszczamy ze sobą, powiedzmy, abstrakcyjnie Wichity z New Mexico, dwie zupełnie odmienne lokalizacje wizualnie i mamy potomstwo F1, które chcemy sprzedać dalej, to trzeba być szczerym wobec i uczciwym wobec nowemu nabywcy, że to nie jest na przykład Wichita Mountain, no bo pomimo wszystko nie ma co się oszukiwać, jest to na obecną chwilę jedna z najbardziej poszukiwanych lokalizacji
I trzeba być uczciwym, że tak naprawdę to nie jest czysta lokalizacja. Nie można się po niej spodziewać tego, że będzie konkretna jak Wichita, tylko to jest miks, tak? A niestety często się z tym zdarza, trafia, że hodowcy no, pomimo wszystko nie są do końca uczciwi. Tak? A idzie rozpoznać, jaki to może być miks na przykład, czy raczej jest to niewykonalne? Znaczy w momencie, gdy mamy rodziców, no to jest bardzo łatwe do rozpoznania. W momencie, gdy ktoś tam ma ciut więcej wiedzy, obycia z tym gatunkiem, no to nie stanowi żadnego problemu, żeby rozpoznać, jaka to jest konkretna lokalizacja oraz teoretycznie z czym było miksowane. Gorzej jest w przypadku samych na przykład New Mexico, które występują na bardzo wielkim obszarze. One same dzielą się na konkretne podlokalizacje. Mamy Wasabi White, mamy Fancy Spotted, mamy Lighting Yellow. New Mexico również mogą występować w bardziej niebieskich, bardziej zielonych. U barwieniach są również całe praktycznie żółte. Tak więc to już nie będzie takie łatwe. Tak samo w przypadku Teksasów, które raz przez długi okres czasu były uznawane za Colaris Colaris. Z taką nazwą możemy się spotkać. I w momencie, gdy kupujemy Crotopithecus Colaris Colaris, mamy dosyć sporą pewność, a raczej większą, że w tej jaszczurce znajduje się kilka poszczególnych lokalizacji. No więc ja dla przykładu swoje Colaris Texas od dwóch, już w sumie trzech pokoleń staram się wyselekcjonować, aby szły w konkretnym kierunku i samce miały ubarwienie zielonkawo-niebieskie, a samice natomiast były niebieskie. Ale to też potrafi zaskoczyć, bo pomimo, że mam Texasy, to połowa samic potrafi kluć się niebieskie, a druga połowa potrafi być żółta, prawie jak New Mexico. Tak więc moim takim marzeniem hodowlanym jest, aby ustabilizować te Teksasy i pchnąć je w konkretny jeden kierunek, czyli tego zielonkawo-niebieskich samców. Żeby była zachowana wizualna, przynajmniej czystość. Tak, zdecydowanie. Czyli w sumie nie ma kolarisów, że tak powiem, klasycznych, tak zwanych Colaris-Colaris, tylko każdy Colaris się dzieli na jakąś konkretną lokalizację. Tak. Colarisy mają coraz większą popularność, jakby nie chodzić w Polsce. W tym roku było to, myślę, dosyć zauważalne. Zgadza się. Nie boisz się, że Colarisy podzielą załóżmy 5, 6, 7 lat los agawy brodatej, że będzie tego tyle napchane, że rynek może być przesycony? Wiesz co, najbardziej się właśnie cały czas mam to z tyłu głowy. I pomimo wszystko nie daje mi to do końca spokoju, albowiem obawy mam takie, że niestety z każdym popularnym gatunkiem prędzej czy później zdarza się to samo, że trafiają w ręce osób nieodpowiedzialnych, nieodpowiednich. No, nie ma co się ukrywać, poszerzają swoje grono odbiorców i no, nie każdy człowiek podchodzi z takim samą odpowiedzialnością do zwierzaka. I mam nadzieję, że nie spotka to Colarisów. Póki co ja mam na szczęście ten komfort, że mogę pomimo wszystko wybierać, do kogo trafiają te jaszczurki. Staram się mieć jak najlepszy kontakt z nowymi nabywcami. Również staram się pomimo wszystko edukować ludzi. Sam cały czas zdobywam wiedzę na bieżąco. Prowadzę rozmowy z hodowcami z całej zarówno Europy, jak i ze Stanów Zjednoczonych. Tak więc ja osobiście swoją pulę wiedzy staram się cały czas powiększać i przekazywać tą wiedzę osobom, które mają okazję również pracować z tym gatunkiem, czy nabyć ode mnie. Myślę, że może prędzej czy później zobaczymy, jak czas pozwoli. Mam możliwość wydania książki, no ale też pomimo wszystko, że mogę się chyba nazwać osobą, która w kraju ma największą wiedzę odnośnie tego gatunku i doświadczenie z nim, no to nie czuję się do końca na tyle odpowiedzialną osobą, która mogłaby tą książkę napisać, ponieważ no, nie będę ukrywać, ten gatunek poświęciłem mu 4 lata życia. Jest to moje takie klejnot w koronie pomimo wszystko i chciałbym, żeby w momencie, gdybym już się przekazywał konkretną wiedzę na temat zwierząt, które naprawdę kocham, była jak najbardziej adekwatna, która po roku czasu już nie przejdzie do lamusa i zarazem
chciałbym, żeby w tej książce było zawarte nie tylko warunki, jakie powinny mieć te zwierzęta w hodowli, a również jakie mają warunki naturalne. Tak więc myślę, że pierw chcę się wybrać na jakąś przygodę herpetologiczną do Stanów Zjednoczonych, zdobyć doświadczenie i wiedzę od pionierów tego gatunku, no i wtedy zobaczymy. Dostarczyliśmy Ci przy okazji również samicę Tristisa, Varanus Tristis. A, zgadza się. Czy planujesz coś więcej też z waranami działać, czy to jest po prostu odskocznia od kolarisów? Pozdrawiamy Błażeja, od którego jest samiczka, bardzo dziękuję, jest przepiękna. Ogólnie no, wiadomo, nie jednym gatunkiem człowiek żyje. My, terraryści, mamy tą chorobę, która się rozszerza i no, ciężko się zatrzymać na jednym. Tak więc samica ogólnie trafiła do mnie z takich względów, albowiem od 4-5 lat mam samczyka Tristis, którego również nabyłem u Błażeja. Znaczy, zostałem obdarowany nim, za co bardzo dziękuję. Jest to jedna z moich pierwszych jaszczurek i on ma już tutaj dożywotni, jest dożywotnio skazany na pobyt i kontakt ze mną. A w sumie ta samiczka trafiła do mnie tak dość przez przypadek. Był to taki... Chcesz samicę? Mówię, dobra, dawaj. No bo pomimo wszystko no, taka okazja się nie trafia zbyt często. Od 4 lat w sumie widziałem tylko jedną samicę, która była dopuszczona w handlu na ham. Tak więc w momencie, gdy tylko miałem okazję, a mam już dorosłego samca, no to mówię pewnie. A od Boże ja sprawdzone warany. A od Boże ja sprawdzone warany, tak więc... I też trafiła do zaufanego człowieka, tak więc będzie miała księżniczkę jak w raju. Przynależy też dość rzadkie w hodowli jaszczurki, jakimi są Sauromalus ater, czyli czekuelej po polsku chyba, jak już pamiętam. No zgadza się, tak. Czekuela. Możesz też o nich więcej powiedzieć, bo w sumie pierwszy raz chyba widzę je u Ciebie, szczerze mówiąc. Ogólnie jest... ten gatunek występuje na tym samym terenie co kolarisy. Tak więc już z automatu były skazane na to, żeby trafiły u mnie. No jest, pierwsze osobniki trafiły do mnie 3 lata temu. Nabyłem je na ham. W tym roku udało mi się w końcu rozmnożyć. Jest to niesamowity gatunek, który daje bardzo dużo frajdy w kontakcie. Jest to jaszczurka z rodziny Iguanidae. Tak więc jest to 100% wege gatunek. Ale nie mają one jakoś specjalnie podobnego wyglądu do innych Iguanidae. Zgadza się. To, co łączy je głównie z całą tą rodziną, to raz, że występowanie, dwa, taksonomia, trzy, no pomimo wszystko genetycznie są jakoś tam połączone. I przede wszystkim to, co je z nimi łączy, to fakt, że leją ogonem. To jest charakterystyczne dla tej całej rodziny. Tak więc tym bardziej dorosłe osobniki i samica, która jest z odłowu, którą udało mi się pomimo wszystko, pomimo przeciwności losu ocalić, jest ze mną. W momencie zbyt bliskiego kontaktu z tymi jaszczurkami po prostu się bronią i leją ogonami. Podobnie zresztą jak jaszczurki z rodziny Uromastyx. Hodowcy się śmieją, że czekuele to są takie biczogony, ale z podrobionymi ogonami. Po prostu biczogony wiadomo, mają specyficzne wyrostki kolczaste na swoich ogonach, natomiast czekuele mają je gładkie. Co tu jeszcze można powiedzieć? Ten gatunek jest dość trudny do rozmnożenia. Potrzebują specyficznych warunków, zarówno jak kolarisy, względem zimowania. Samice w wieku 4-5 lat zazwyczaj dopiero są gotowe do rozmnożenia, tak więc to dosyć spory okres czasu. Również nie dają jakiejś olbrzymiej ilości jaj, albowiem w przypadku tej samicy ona, by nie kłamać, około 3-4 miesięcy nosiła aż jaja, tak więc to jest bardzo długo. Tym bardziej patrząc, że po zniesieniu jaj inkubacja trwała około 90 dni. Tak więc cały ten proces trwa bardzo długo i też nie jest za dużo tych jaj, albowiem one są dosyć sporej wielkości, są większe od 5 złotówki. Ta samica dała 10 jaj, z czego do okresu wylęgu dotrwało 6. Sam,
sama inkubacja też również nie jest zbyt prosta, albowiem one potrzebują dość niskiej wilgotności. Pomimo wszystko, przy za dużej wilgotności klują się maluchy z pokrzywionymi ogonami. Nie jest to efekt krzywicy, tylko po prostu tak ten to jest ekstremalnie sucholubny gatunek, który praktycznie nie pije, występuje na najbardziej suchych pustyniach świata. Tak więc, tak wspomniałem, jest ekstremalnie sucholubny, tak więc jaja zarówno nie mogą mieć zbyt dużej wilgotności, ponieważ od razu i pleśnieją, i krzywią się ogony u maluchów, a natomiast przy delikatnie za niskiej wilgotności jaja zaczynają się zapadać. Tak więc trzeba zachować odpowiedni bilans i przy 31 stopni przez 190 dni jakoś walczyć i liczyć na cud, że wszystko pójdzie po myśli. Że nie wyłączą prądu nagle. No, to też swoją drogą. Ale na to też są patenty. Wiadomo. A masz jakieś plany hodowlane następne? Bo póki z poprzedniego filmu ci się spełniły póki co. Kolarisy wjechały, nawet kilka lokalizacji. Masz jakieś dalsze jeszcze? No, moim planem hodowlanym zobaczymy, jak to będzie na przyszły rok. Mam nadzieję, że wypali z waranami. Ale to wiadomo, to jest bardziej taka zajawka, bym powiedział. Typowa, stricte. Tak więc tutaj liczę, że czy za rok, czy za dwa lata coś się uda. Zobaczymy. Totalnie nie mam na to oparcia. Ważne, że udało się skompletować parkę. Czakule to również, to jest taki, powiedzmy, dodatek hodowlany. No, sukces niesamowicie cieszy. No, w przeciągu chyba 4-5 lat w Polsce nie udało się nikomu rozmnożyć tego gatunku. Jedna osoba, w sumie jedna pierwsza, jedyna poza mną, która rozmnożyła chyba w całej historii naszej pięknej trzeciej RP, to osoba, która wrzuciła opis na TCP odnośnie tego gatunku, ale już od długiego czasu też nie ma tych jaszczurek, tak więc można powiedzieć, że w przeciągu ostatnich kilku lat jestem drugą osobą w historii chyba tego kraju, któremu się udało zyskać młode. A plany co do kolarisów są dosyć wysokie, albowiem w tym roku udało mi się uzyskać w sumie jako pierwszemu w Europie maluchy z lokalizacji Fancy Spotted. Jest to dość specyficzna lokalizacja New Mexico. Charakteryzuje się ona tym, że mają czarne plamy na grzbiecie, które są jakby, człowiek ma wrażenie, jakby ten pigment był nad warstwą skórną. Jest to cecha bardzo rzadko spotykana u kolarisów. Te jaszczurki występują tylko w paru kanionach rafineryjnych. W samych Stanach Zjednoczonych jest jeden, może dwóch hodowców, którzy wyspecjalizowali się w tej lokalizacji. W zeszłym roku udało mi się nabyć właśnie od Brandona z Colaret, Colorful Colaret Lizard Ranch samczyka. Przybył on ze Stanów Zjednoczonych, przezimowany i w tym roku się spisał. Miał dwie samice. Jedna samica dała, z tego co dobrze pamiętam, 7 albo 8 łącznie jaj, z których wyszły maluchy, a druga samiczka, młodsza natomiast, dała tylko 2, z czego przepiękny samiec został u mnie. W przyszłym roku planowo jeszcze, jeżeli tutaj bardzo piękny samczyk lokalizacji, też New Mexico Lighting Yellow. Jest to odłowiony samczyk, stary odłów, który przez 4-5 lat przebywał u nas w kraju. Udało mi się go dostać od mojego zaprzyjaźnionego hodowcy, Emila, który w sumie poza mną jako druga osoba w kraju rozmnożyła kolarisy. I też w sumie chyba pierwsze, jeżeli wszystko się uda, to pierwsze w Europie będą takie typowe, czyste Lighting Yellow F1 w odłowionym samcu. Tak więc no, plany są... Nic tylko czekać. Nic tylko czekać, plany są bardzo ambitne, ale wiadomo, to są zwierzęta, tak więc nie ma co tam dzielić skóry na niedźwiedziu, lepiej dmuchać na zimne i... Wszystko się może zdarzyć. I liczyć, że będzie ok. Najważniejsze. Jakieś słowo na koniec? W sumie głównie będę kierował do tych młodych pokoleń terrorystów, które coraz większymi krokami się zbliżają. Z wieloma osobami mam kontakt i widzę, że dużo się zmienia, albowiem większość tych młodych terrorystów, którzy już tam powiedzmy wkręcili się 3-4 lata temu, zaczynali od owadów, mają naprawdę bardzo, bardzo ambitne plany hodowlane. Już wiele osób zaczyna sprowadzać gatunki, których w ogóle nie było w kraju, albo mieli tylko najbardziej elitarne grono terrorystów i mam nadzieję, że nie poddacie się
będziecie walczyć z tą naszą szarą, smutną polską rzeczywistością. Nie dajcie się zastraszyć. W gadach jest przyszłość. Liczymy na was. Nas jest przyszłość terrorystyki. Tak więc trzymajcie się wszyscy. Hej. Dziękuję bardzo. Dziękuję wielkie. A jeżeli ty posiadasz profesjonalną bądź amatorską hodowlę i chciałbyś się nią pochwalić, zapraszam do wzięcia udziału w wywiadzie. W opisie znajdziecie link do mojego Facebooka, przez którego można się ze mną komunikować. Jeżeli materiał się podobał, zachęcam do pozostawienia łapki w górę. A jeżeli jesteś na bieżąco z materiałami, zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem. A tymczasem do zobaczenia i widzimy się w kolejnym wjeździe na hodowlę. Pozdrawiam. Prosto z tyłu.